Proszę Państwa, mówiliśmy o tych zwyczajach ślubnych, mówiliśmy o, o tym, jak różne to były rzeczy, ale generalnie wracam do punktu wyjścia, że miłość dla starożytnych no, nie była takim romantycznym powiewem ducha, była raczej pewnego rodzaju postawą, zobowiązaniem do wierności, do lojalności, do sprzyjania sobie. Z tego mogły się oczywiście rodzić bardzo namiętne uczucia. Ale już później generalnie w małżeństwie, bo wcześniej nawet nie było na to czasu. Dobrze, proszę Państwa, ale mówiliśmy o tym, że pieśń nad pieśniami jest najbardziej erotyczną księgą. Ona pokazuje miłość w całej odsłonie, całej krasie tych zmysłowych doznań, co było nie do przyjęcia dla wielu takich przedstawicieli dość ortodoksyjnych nurtu judaizmu z początku epoki chrześcijańskiej. Oni nie wiedzieli, czy to można, wypada to włączyć do kanonu, czy nie wypada, jak to w ogóle wszystko ma wyglądać. Dlatego um, ostatecznie księga ta została w kanonie i no, jest ciągłe, ciągłym źródłem inspiracji, chociaż na kilkanaście wieków ją trochę odseksualniono. Ta księga, ostatecznie w naszych czasach, chwała Bogu, zostało na nią rzucone to pierwotne światło, które miało jej towarzyszyć nieodłącznie. Myślę tutaj o tym właśnie, o tym opiewaniu piękna fizyczności, tej zmysłowości, która towarzyszy miłości ostatecznie, mającej przerodzić się w związek na całe życie. I mówiłem tutaj Państwu o tym w tym pierwszym rozdziale księgi Pieśni nad pieśniami. Mówiliśmy o tym, że kobieta no, w, na rozmaite sposoby mówiła o swoich zmysłowych doznaniach. Ona mówiła, ona jakby przywoływała pewne doznania. Które przez zmysły trafiały do jej wnętrza. Mówiliśmy o zapachu, mówiliśmy o smaku, o kolorze, o barwie, nawet o. No ona porównuje jego, jego zapach do rozlanego olejku, który, którego nie można zignorować. Mówiliśmy o wielu takich no, zmysłowych doznaniach, których ta kobieta się bynajmniej nie wstydzi i od nich rozpoczyna w ogóle. Cały ten swój wywód. Nie przedstawia nam się trochę tak, jak dzisiaj w internecie, jest anonimowa, raczej nie chce, żeby ją identyfikowano z imienia i nazwiska. Nie przedstawia także imienia swojego ukochanego. Jest tutaj jakaś ogromna tęsknota, jakieś, jakieś takie no, niezaspokojone pragnienie bycia blisko, co jest naturalne, kiedy myślimy o miłości, o sympatii, nawet o przyjaźni. Czy chce być jak najczęściej ze swoim przyjacielem czy przyjaciółką. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać z perspektywy mężczyzny, jak to wygląda i w tym celu przejdziemy do rozdziału czwartego, bo, jak już mówiłem, znakomita większość wypowiedzi w tej księdze to są wypowiedzi kobiety. Kobieta mówi tutaj więcej niż mężczyzna, dużo więcej. No jeśli dodać jeszcze jakieś krótkie wstawki narratora, no to generalnie. Kobieta mówi najwięcej, potem mężczyzna, no i wreszcie tam coś, tam coś, tam dorzuca narrator, żeby to cała ta narracja, jakkolwiek wydająca się nieco chaotyczna, żeby mogła przebiegać w miarę sprawnie. Ta narracja wydaje się chaotyczna, ale dokładnie jest ona zapisem. Proces myślowy to nie jest coś gładkiego, prawda? Gdybyśmy zrobili sobie taki wykres jak EKG. Różnego rodzaju myśli, które od rana biją nam się w głowie albo które do głowy nam przychodzą, no to mielibyśmy tutaj niezłą, niezłą historię do analizy, prawda? Myśli nie wiadomo skąd, jak. Rozmaite bodźce działają na nas i rozmaite strachy, radości i tak dalej. To wszystko sprawia, że to byłaby, gdyby to porównać do tkaniny, to niesłychanie bogate coś, prawda? Byłoby to coś, co byłoby utkane z tysiąca różnego rodzaju wątków. Mężczyzna też nie pożałuje sobie, gdy chodzi o mówienie, gdy chodzi o metafory związane ze zmysłami. Ale zdaje się, że będzie chciał być nieco bardziej konkretny. Znaczy, zobaczą Państwo pewną, pewną różnicę, którą oni też, starożytni też już czuli. Przecież my też mówimy, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, prawda, że jesteśmy z dwóch różnych światów, gdy chodzi o czuwanie, myślenie, dla mężczyzny 2 plus 2 jest 4, dla kobiety często albo 3,5, albo 4,5, tak mówiąc bardzo obrazowo, i to nie chodzi o to, żeby komukolwiek robić przykrość tutaj, tylko zupełnie inaczej dopowiadamy sobie różne rzeczy. Mamy dwie różne wrażliwości, które są typowe dla nas, mężczyzn i kobiet. Oczywiście można powiedzieć, że no to trudno zmierzyć, trudno zbadać, ale no raczej chyba wszyscy tego doświadczamy, że gdyby mężczyzna chciał, żeby jego kobieta, narzeczona, żona reagowała w taki sposób, jak jego koledzy na, nie wiem, różne wyzwania życiowe, no to byłby zupełnie nie nadający się chyba do relacji, bo to jest pierwsza rzecz, którą człowiek wchodzący w relację z kobietą musi wiedzieć, że tu nic nie będzie proste, nic nie będzie na modłę męską. Kiedyś też pewna kobieta opowiadała mi o tym, pokazała mi innymi oczyma pewną sytuację, którą przeżyłem w miejscu publicznym, rozmawiając z inną panią, która na zmianę płakała i na zmianę śmiała się, kiedy rozmawiała ze mną. Zdaje się, że była bardzo na mnie zirytowana ale to było... a jednocześnie nie mogła oprzeć się sympatii do mnie i kiedy próbowała powstrzymać jeszcze gniew na mnie, żeby to nie zostało wypowiedziane, ja w ogóle nie rozumiałem całego tego, całej tej narracji, jak można, jak może się zmieścić w jednej osobie yy, śmiech, yy, złość, yy, sympatia i jeszcze gniew, po prostu wszystko razem było jakimś niesamowitym miksem, a wspomniana kobieta, yy, ta... Inna kobieta, która mi to starała się zinterpretować oczyma kobiety, mówi, że to, to zupełnie jest w ogóle to pytanie jest w ogóle jakieś takie, co to w ogóle, co to w ogóle ma być? Przecież w głowie tej kobiety mówiła o mojej rozmówczyni, no przecież tam przebiegało jej tysiąc myśli. To jest jasne, że te emocje dawały znać o sobie na twarzy. Mówi wspomniany gniew, płacz, radość, wszystko naraz w ciągu jednej krótkiej, pięciominutowej rozmowy. Tak chyba jest. Nie wiem, nie mamy czasu, żeby tutaj z paniami potwierdzać te rzeczy, ale po prostu trzeba być świadomym tego, tych różnic, bo one mogą znacząco zaważyć na jakości relacji. Jeśli mężczyzna nie będzie rozumiał, dlaczego jego dziewczyna zachowuje się w taki sposób, dlaczego no, emocje są na wierzchu, płacz jest na wierzchu, że tak powiem. No, no to, to nic nie będzie, nie będzie rozumiał, i będzie, jeżeli będzie chciał, żeby ona reagowała tak jak on, po męsku, na różne rzeczy, no to prawdopodobnie nie nadaje się do związku. Ten mężczyzna też pokazuje, ten oblubieniec z czwartego rozdziału, on też pokazuje nam swoją wrażliwość, i w zestawieniu z tym, co mieliśmy do tej pory, z wrażliwością kobiety, możemy sami sobie również zobaczyć pewne fajne, wydaje się, <noise> Tak pośrednio pokazane różnice. Kobieta mówiła w kategoriach takich abstrakcyjnych. No, tam było wino, tam był bukiet, tam były doznania typu zapach, typu no, po prostu to, co ludzie mówią, to było bardzo ważne, co ludzie powiedzą. Słowa, tęsknota, po prostu o. Mężczyzna, kiedy mówi o swojej kobiecie. W tym czwartym rozdziale używa o wiele więcej, o wiele bardziej konkretnych porównań w stosunku do swojej wybranki niż, niż ona. Ona raczej poruszała się w świecie abstrakcyjnych idei, e, pięknych zresztą, natomiast on stara się bardziej jakby konkretnie tutaj, prawda, do czegoś konkretnego porównać. Ja już też Państwu wspominałem, że język hebrajski ma to do siebie że on abstraktów z definicji nie lubi. Nie zna nawet pojęć typu idea, prawda, piękno i tak dalej. Jeżeli coś jest piękne, ja chcę to opowiedzieć, to najlepiej, gdybym odniósł się do jakiegoś obrazu, który wszyscy znają, który wywołuje zachwyt. To, że coś wydaje mi się piękne, ja to nazwę piękne. To jest abstrakcyjne za bardzo dla słuchacza hebrajskiego w tamtym czasie. Ja to powinienem ubrać w konkret. Jeżeli powiem, że się boję, to też jest mało. Bo ja mogę się bać na przykład, nie wiem, że mi się zupa przypali, albo bać się, że nieświeże coś spożyję z lodówki, bo tam długo jej nie otwierałem. Mogę się tego bać, mogę tak, tak swój strach określić, Mogę się bać tego, że, nie wiem, wyjdę na ulicę i deszcz mnie zmoczy albo ochlapie mnie przejeżdżający autobus, ale mogę się bać również tego, że ktoś czyha na moje życie i pod płotem zasadził się z nożem. I wtedy, rozumiecie Państwo, że to jedno słowo strach ma wiele różnych, rozmienia się na wiele różnych niuansów. I jeżeli ja na przykład odczuwam lęk tego rodzaju, że właśnie przed, jakimś, przed kimś, kto stoi pod płotem z nożem, i chce mnie pozbawić życia, to zamiast mówić, że ja się boję, to ja to powinienem ubrać w taki konkret, że na przykład powiem, iż drżą mi nerki albo moje kolana uderzają jedno o drugie. To to dla hebrajczyka to jest konkret. To jest konkret, bo tu nie mówię o jakimś abstrakcyjnym lęku, tylko mówię o takim lęku, co do którego a każdy słuchacz, czytelnik może się odnieść. A no to ja też, ja też się tak kiedyś bałem. Mam, mam, ja szado... siedziałem w poczekalni do dentysty. To jak mnie te kolana się uderzały jedno o drugie? On to zrozumie po odniesieniu się do takich konkretnych rzeczy. I do tego właśnie język hebrajski ma tendencję. Tu oczywiście mamy też do czynienia z księgą napisaną po hebrajsku i przetłumaczoną mniej lub bardziej udolnie. No ja już nie mam czasu, żeby Państwu robić tłumaczenie. Bazujemy na tym tekście z Biblii tysiąclecia. Proszę Państwa, pierwsza, pierwsza w ogóle rzecz. O, jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja! Jakże piękna!